Dziś, 10 sierpnia, ruszyły prace związane z budową nowego ronda w Opolu. W tym miejscu, czyli zbieg Alei Solidarności i Alei Witosa, to jest miejsce, w którym często dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Do kolizji, do stłuczek, do takich nerwowych, napiętych sytuacji, szczególnie dla osób, które wyjeżdżały z Alei Solidarności. Bo żeby oni wyjechali i dojechali w kierunku Turawa Parku, który znajduje się w tamtym kierunku, musieli pokonać dwupasmową jezdnię. To powodowało w połączeniu z ruchem pieszych i rowerzystów wiele niebezpiecznych sytuacji. Od jakiegoś czasu mówiło się o tym, że konieczna jest budowa ronda w tej części Opola i to rondo powstanie. Będzie gotowe do końca roku. Prace są prowadzone połówkowo, a to niestety wiąże się z utrudnieniami. Na początku wyłączony jest fragment nitki, którą kierowcy jeżdżą w stronę ulicy Częstochowskiej. Na odcinku około 200 metrów ruch odbywa się dwukierunkowo po tej nitce wymalowanej żółtymi pasami w pobliżu szpitala klinicznego, dlatego warto tutaj zdjąć nogę z gazu. Utrudnienia dla kierowców. Ci, którzy jadą od strony osiedla Armii Krajowej, czyli od strony ulicy Wiejskiej, od strony Kastoramy, nie dojadą już do Alei Solidarności. Muszą skręcić wcześniej albo w ulicę Lwowską, dalej Tarnopolską, dojechać do Alei Witosa, albo przejechać przez osiedle Malinka czy przez ulicę Bielską i wyjechać bliżej ulicy Częstochowskiej. To jest bardzo ważna zmiana. Ona będzie obowiązywała przez kilka miesięcy. Mniej więcej połowę tego czasu do końca roku będą prace prowadzone na tej połówce bliżej Alei Solidarności. Przez cały ten czas niemożliwy będzie wjazd i wyjazd Alei Solidarności, a później będzie on przeniesiony na tę nitkę bliżej szpitala klinicznego. Koszty inwestycji to około 4,5 miliona złotych. Wspomnę jeszcze o tym, że tutaj nie tylko kierowcy samochodów osobowych mają zmianę organizacji ruchu, ale również piesi i rowerzyści. Przejście dla pieszych, które znajduje się bliżej Alei Solidarności, zostało wyłączone z ruchu i przeniesione dosłownie o 3-4 metry w kierunku ulicy Częstochowskiej. Także rowerzyści, którzy jadą Aleją Solidarności, nie mają już możliwości legalnego przejazdu przez Aleję Witosa. Muszą przeprowadzić rower po wyznaczonym tymczasowym przejściu dla pieszych. Druga ważna informacja jest też taka, że wyłączony z użytku jest jeden przystanek autobusowy w pobliżu przejścia dla pieszych od strony kolorowego osiedla. On jest przeniesiony około 20 metrów w kierunku ulicy Wygonowej i stamtąd pasażerowie są obsługiwani przez autobusy komunikacji miejskiej. Komunikacja miejska automatycznie też, warto o tym wspomnieć, nie obsługuje przystanku przy Alei Solidarności, ponieważ ten fragment między ulicą Lwowską a Solidarności jest wyłączony z ruchu, dlatego też autobusy, które jadą do Alei Witosa, Aleją Solidarności, też jeżdżą przez ulicę Lwowską i ulicę Tarnopolską. Utrudnienia, tak jak powiedziałem, wszystkie potrwają do końca roku, ale będzie po kilku miesiącach zmiana organizacji ruchu taka, że przeniesiony będzie ruch z tej wybudowanej części, na tą wybudowaną część ronda, z tej części, po której teraz jeździmy.